Dowiedziałeś się, kim była ta panna? Tak, wasza królewska dość. Więc czyją była córką? Gdzie mieszka? Rozpoznałem ją jako córkę pani Pompadour z domu Margaryt. I nie ma żadnych wątpliwości? Oto jej bucik. Przez cały czas szedłem za księciem. I kiedy zobaczyłem, że bucik upadł na drogę, to go podniosłem. Dobrze się spisałeś. Idź i natychmiast przyprowadź mi tu pannę wraz z panią Pompadour. Tak jest. Ale to w tajemnicy przed moim synem. Zaproszę tę dziewczynę w sekrecie i nagle pozwolę im się spotkać. I potem powiem: wy dwoje się kochacie, w tej chwili weźcie ślub. Idź już, nigdzie nie zwlekaj. Musimy kuć żelazo, póki gorące. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Co? Nic o tym nie wiem. Jak to ty nic nie wiesz? Mamo, przecież to jakaś pomyłka. To nieprawda. Kto ci naopowiadał, że się żenię? Twój ojciec. Mój ojciec? Znowu się zaczyna. Och. Co do licha się tutaj dzieje? Twój ojciec jest święcie przekonany, że cię ożeni na tym balu. Naprawdę mam już dość. Wydał już rozkazy swoim ministrom, żeby zorganizowali komitet, który przygotuje wesele. I jest cały w skowronkach na myśl, że sam wyhaftuje godło na wyprawce swojego wnuka. Mamo, pomocy, błagam. Błagam, nie możesz tacie powiedzieć, żeby przez chwilę nie wtrącał się do moich spraw? Zwłaszcza teraz, w tym momencie. Myśli mam zaprzątnięte tą dziewczyną. Ta dziewczyna? Kto to jest? Gdybym to wiedział. Nie wiesz? Masz myśli zaprzątnięte kimś, o kim nic nie wiesz? To prawda. Jak tylko nauczyła mnie tańczyć, zniknęła jak we mgle. Tak, niesamowite, że byłeś w stanie nauczyć się tańczyć. Po prostu odeszła, bez słowa. Zakochałeś się w niej, prawda? W dziewczynie, której w ogóle nie znasz. Przynajmniej mogłabyś mi powiedzieć, jak masz na imię. Mam na imię Kopciuszek. Kopciuszek? Nazywasz się Kopciuszek? Wszyscy wołają na mnie Kopciuch, bo nie mam łóżka i śpię na popiele. Ale naprawdę nazywam się Kopciuszek. Nie zapomnę tego do końca życia, Kopciuszku. To urocze imię, Kopciuszek. Ach, Kopciuszek. Ach, Kopciuszek. 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 Znowu jesteś nieobecna. Oj, to niedobrze. Odkąd tylko wróciłaś z tego balu, jesteś naprawdę jakaś dziwna. Spróbuj nam powiedzieć, co się stało, Kopciuszku. Ja nie byłam w stanie powiedzieć mu, jak mam na imię. A kto to? Książę. Książę? Książę? O, tańczyłaś z księciem? Tańczyliśmy, a wtedy książę zapytał, jak mam na imię. No i... Nie byłam w stanie odpowiedzieć. Bałam się, że książę dowie się, że pracuję tu, w kuchni i cały czas wołają na mnie Kopciuch. Książę chciał znać twoje imię i to wszystko, co chciał wiedzieć. I wszystko dałoby się załatwić jednym słowem, Kopciuszek. Ale nie miałam odwagi. Dlatego tyle razy, mimo że jego tu nie ma, powtarzam sobie: nie jestem Kopciuch. Jestem Kopciuszek. Jestem Kopciuszek. Ale i tak już za późno. Bez znaczenia, ile razy to powtórzę, on i tak nie odpowie. A, już rozumiem. Jesteś chora i masz dreszcze. Tak. Tak, i wysoką temperaturę, pamiętam. Też tak kiedyś miałem. Tak, jak pierwszy raz się spotkaliśmy, nie byłeś w najlepszej formie. No, ale wtedy nie byłem chory. Czyżby? Tak czy siak lepiej było siedzieć w łóżku, zamiast się za mną uganiać i wyśpiewywać. Lepiej, lepiej, ale wtedy wolałem być z tobą. Twoja choroba też? Moja choroba nie. Kopciuszku, musisz iść do zamku. On ma rację. I wtedy spotkasz księcia. A jak spotkasz księcia, powiesz mu szczerze, co czujesz. A jak to zrobisz, od razu przejdzie ci choroba. Chyba że jeszcze się pogłębi. Jeszcze się pogłębi? To byłoby cudowne. O, więc w takim razie to pan powiedział o mnie królowi, prawda? Tak, cała rzecz w tym, że król koniecznie chce panią widzieć jeszcze dziś u siebie na zamku. Co się stało? Pani Pompadour? Trochę mi słabo. Ta sprawa wymaga pośpiechu, proszę zrozumieć.
Król planuje sekretne spotkanie księcia z pani córką i jak najszybszy ślub. Moja córka z księciem. Proszę się wziąć w garść. Król czeka na zamku. Ja rozumiem, więc szybko zbierajmy się. Hej, dziewczęta. Dziewczęta? Proszę się nie martwić, zaraz będą gotowe. A którą z córek bierze pani ze sobą? Jak to, którą? Bo to raczej niemożliwe, żeby książę zechciał poślubić obie te młode damy. Trzeba wybrać jedną z nich. No tak, racja. Więc dobrze, moje drogie, jak myślicie, z którą z was książę chce się ożenić? Ze mną? Cała ta nieznośna rodzina gdzieś wychodzi. Ciekawe, dokąd idą. Jaka piękna kareta po nie przyjechała. Mówiły, że długo ich nie będzie. Kopciuszku, czy to nie jest dobra okazja, żeby pójść do zamku? No, Kopciuszku, szykuj się. Stać! Co się stało, pani Pompadour? Czyżby pani czegoś zapomniała? Przypomniałam sobie, że mam coś ważnego do zrobienia. Bardzo przepraszam, ale czy może pan chwilkę zaczekać? Czy chce pani, abym zawrócił karetę? Och, nie. Nie ma takiej potrzeby. Wrócę natychmiast. Rozumiem. Wyczaruję tę suknię jeszcze raz. Dziękuję. Naprawdę. Bardzo ci dziękuję. To tylko dlatego, że Kopciuszek ma dobry charakter. Szybko, Kopciuszku, przebieraj się. Książę się niecierpliwi. Tak jak myślałam, warto było wrócić. Więc to jest twój podstęp, co? W końcu zrozumiałam. To nie należy do mnie, proszę. Oddaj mi. Jesteś bardzo trudnym dzieckiem. Chyba powinnam zacząć inaczej cię traktować. Co zamierzasz ze mną zrobić? Co zrobić? Od tej chwili będę o tym myślała. Póki co, masz być grzeczna. Pani matko, proszę, otwórz. Wypuść mnie, wypuść mnie. Otwórz drzwi. Co to za hałas? Przestań! Nie ścinaj tego drzewa! Proszę, nie ścinaj! Przestań!